Guten Morgen, witam was bardzo serdecznie w piwnicy, która jest w moim kanale, dzisiaj sobie oglądamy Ostre Cięcie, czyli serię, którą się fajnie ogląda, zadomowiła się w tym kanale. No i co, stawcie łapkę w górę, suba, dzwona, bijcie na mojego hejka.pl i lecimy. Jak może pracownik nie iść w pracy? Pan się kompromituje w tej chwili, totalnie, i nic tu po mnie. Ej, chyba pierwszy raz w życiu będziemy mieli odcinek, gdzie jest fryzjer, który prowadzi salon, a nie fryzjerka. Ciekawe, czy to będzie lepiej, czy gorzej. Muszę ci się przyznać, to coś. Puściłeś bąka, no nie gadaj. W samochodzie teraz jak jedziemy. Jest parę rzeczy, które mi się zawsze mylą. I jedną z takich rzeczy jest Białystok i Bielsko-Biała. Co? Dobra. Lublin i Lubin? Okej. Lewo i prawo? Okej. Ale Białystok i Bielsko-Biała? Przecież to brzmi zupełnie inaczej. Przysięgam, że mi się zawsze myli. I jedziemy do Białego Stoku. A nie do Bielsko-Białej? Do Białego Stoku. A w Białym Stoku mieści się nie tylko Pałac Branickich, ale też wiele zakładów fryzjerskich. Między innymi ten prowadzony przez Mirka. Ej, no serio, pierwszy raz mamy odcinek z salonem, który prowadzi facet. Nie wiem, czego się spodziewać. Naprawdę nie wiem, czego się spodziewać. W Białymstoku, tutaj na ulicy Sienkiewicza, prowadzę zakład od 26 lat. Ale jaki zakład fryzjerski czy pogrzebowy? Pracuję 12 godzin od 8 do 20. Żyję tym zakładem i żyję z tego zakładu. Ja jestem i mam dwie dziewczyny, ale nie potrafię jakby ustawić tego wszystkiego. Kurczę, ale no to nie wiem, może wpisać w Google, jak ustawić salon fryzjerski. I po problemie. W zawodzie pracuję już około 27 lat. Tyle lat człowiek przepracował, tej wiedzy złapał. Klientki są zadowolone, więc myślę, że dobrze mnie z tym fryzjerką. No to zobaczymy, bo ja też na przykład sobie mogę powiedzieć, że ja to jestem na przykład dobrą baletnicą. Ale czy mi ktoś w to uwierzy? Myślę, że tak. Pracuję w zawodzie 2 lata. Mam już ze sobą sporo salonów, a to jest jedyne takie miejsce, gdzie chciałam się zatrzymać, gdzie dobrze mi tutaj naprawdę. A tak zbaczając z tematu, to ten salon wydaje się, że wygląda spoko. Nie wygląda jakoś tak mega fancy, bogato i w ogóle dolarsowo, diamondsowo, ale nie wygląda też jakoś patusiarsko. Tak skromnie, ale wydaje się czysto. Moim zdaniem wyglądają taką zgraną drużyną. Miło się na to patrzy. Tak, w ten sposób. Tak. Miło się na to patrzy. Zakład, bo takiego słowa używam, ale nigdy nie miałem odwagi nazwać salonem coś, co się mieści w podpiwniczeniu. Sam zaczynałem w salonie, który mieścił się w piwnicy i było świetnie. Zakład jest damsko-męski, ale tak krąży taka opinia, że to jest tylko i wyłącznie męski zakład. Ja nie wytrzymam, ale takie po prostu myślenie prostolinijne, że okej, fryzjerka może obcinać i facetów, i kobiety, super ekstra, ale fryzjer może obcinać tylko facetów, to jest po prostu... No ja jestem ciekawy, dlaczego kobiety tutaj nie przychodzą. Nie mogę przebić się przez tą taką zasłonę, żeby pokazać ludziom, że tu jest także damski. Ale już widzę, że się pojawiają te kobiety. No ale są to takie bardziej, no te starsze panie tutaj. Takie osiedlowe, emerytki, to wiadomo. Nie wiem o co chodzi, ale czemu w każdym odcinku Ostrego Cięcia do salonu przychodzą tylko emerytki. Jakby o co chodzi? Ja tak staram się to rozkminić i dlaczego te emerytki tylko tam przychodzą? Jakby, no co, nie zależy im na swoich włosach? W sumie one i tak już niedługo... Dobra, to się wytnie. Jezu, za kilczynik, popatrz, co to jest w ogóle. To jest na pewno salon? Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry, Tomasz. Witam serdecznie. No, to już jak się znamy, to może po kieliszku. Mirek Konopko, nie przestawiłem się. Jest trochę ciasno w tym pomieszczeniu, moim zdaniem. Jest. Nie jest wam ciasno? Jak wy sobie z tym radzicie? Jest. Staramy się razem nie pracować, tak? W trójkę, bo to de facto no, nie ma miejsca na trzy osoby. Kto czym się zajmuje? Żebyśmy poznali was z tej strony? Ja strzygę męskie głowy od wielu lat, lecę po temacie i... Męskie. Okej. Okay. Dlaczego za damskie się łapiesz? Nie jestem w tym... Nie czuję się w tym dobrze. Nie czujemy się dobrze w czymś, czego nie znamy. I fajnie, że potrafisz po prostu o tym powiedzieć, bo to się ceni, tak? Widać, że to już jest ten taki
nowszy odcinek i jesteśmy w erze poprawności politycznej, bo gdyby paręnaście sezonów wstecz ktoś by powiedział, że czegoś nie umie, to już by go tak zbesztali po prostu z ziemią, że jak ty śmiesz czegoś nie wiedzieć, przecież ty musisz wiedzieć wszystko. A tutaj, o, nie wiesz czegoś, ha, super, fajnie. Moim zdaniem męski jest trudniejszy. Tak. Słuchaj, Agata. Agata. No, ja mogę damskie głowy. Dużo masz tej damskiej klienteli? Swoich trochę mam. I przyjmujesz tutaj w salonie sobie, tak? Znaczy, nie akurat. Nie, ja przyjmuję je o tutaj, w Toytoyu. O, tam, o, tam na rogu je przyjmuję, no. Swoje klientki czekaj, troszkę czekaj, mobilnie robię. Jak mobilnie? Chcesz mi powiedzieć, że pracujesz sobie w salonie, a oprócz tego jedziesz później do klientki, pracujesz u klientki w domu? Tak, u klientki. Lol, to nie lepiej, żeby one tutaj przychodziły? Nie byłoby wtedy prościej? Ale wiesz, że to ujmuje twojemu profesjonalizmowi? I to bardzo, no to dlatego bardzo podjęłam pracę stacjonarną. Czyli chcesz te klientki przyprowadzić tutaj do salonu? No oczywiście, że będzie taka możliwość. Ale słychać u tej pani taki podlaski zaśpiew. Nie mówię, że to jest coś złego, no bo... No bo fajnie, jakbyście mnie tutaj posłuchali, to ja też tak czasem zaciągnę po wiejsku, ale... fajnie, słychać taki... wschodni akcent. Fajnie, fajnie. Czyli nie ma takiej możliwości? Jest od samego początku. No jest, ale w sumie klientki moje niekoniecznie czują się komfortowo, kiedy siedzi trzech czy czterech panów, a ona siedzi z farbą na przykład na głowie. A rozmawiałaś z szefem na ten temat? Nie rozmawiałam na razie. Ej, sorry, bo ja serio nie rozumiem, ale czemu ona się czuje niekomfortowo z farbą na głowie, gdy obok siedzi facet? Czy on wtedy jej zje tą farbę z głowy, czy co? Bo ja naprawdę nie rozumiem, o co chodzi. Chyba jednak nie są tak zgraną drużyną, na jaką się zapowiadali. A czy umiejętności są za to na odpowiednim poziomie? Do salonu zmierza pierwsza modelka. Widzieliście, jaka dyskoteka tam nad tym, nad wejściem. Licząca na nową fryzurę spod ręki Agaty. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Kurde, ruda przyszła, no i teraz dupa po prostu. Zawsze jak ktoś przyszedł, to go się zrobiło na rudo i był spokój po prostu. Teraz przyszła ruda i tu nie wiadomo, co jest zrobić. No, wiesz, nie pod górkę. Nie? Zaczynamy. Chciałabym właśnie, żeby nie musieć farbować włosów, tak żeby naturalny odcień, a później zimny blond. No dokładnie, ja tam głupi i ze wsi się nie znam, to wiadomo, ale to wcale nie jest takie łatwe zrobić jasny kolor z ciemnych włosów. To nawet ja, to wiem. Szkoda mi ich trochę rozjaśniać. A co mogłaby pani zrobić? Obciąć na łyso. Pasi? Po prostu zróbmy tak, że może dorównamy do twojego koloru, to znaczy od skóry trzeba będzie całe je farbować i na to po prostu przerzucimy tymi pasmami jasnymi, tak po prostu, jakby to było tak przez słońce przeczesane. Czy ja jestem jakiś tępy? No myślę, że na pewno, ale nic z tego nie rozumiałem. Jakby nic, czuję się po prostu jak na matmie w liceum. Nie rozumiem, jak miałoby to wyglądać. A nie chodzi o pasenka? Nie za bardzo wiesz, o co chodzi. Podejrzewam, że trochę też stres i emocje swoje biorą. Kocham styl bycia tej pani po prostu. A może to stres? Dobrze, to postaraj się go ograniczyć. Przy 20 paru latach doświadczenia powinnaś go umieć powściągnąć, że tak się wyrażę, prawda? Znaczy, musisz sobie uzmysłowić, Agata, jedną rzecz, choć to nie moment na porady, ale że z każdą minutą twojego wahania klient traci do ciebie zaufanie. Mógłby jeszcze stracić cierpliwość i wyjść. Wtedy wszystkim to by było na rękę. Masz 2 minuty na to, żeby przedstawić swoją wersję. Zaraz powolę, musisz włosy uczesać. Poczekaj chwilę, bo ja teraz zemdleję. Agata, jest mi bardzo ciebie szkoda. Tak, po prostu tak mi ciebie szkoda.
Po prostu tak mi ciebie szkoda. Także aż wcale. Ale to, co pokazujesz w tej chwili, to jest dla mnie brak profesjonalizmu. To już nawet nie można sobie zemdleć w pracy, a idź pan w cholerę. Może przypilnować, co nic się nie stanie już, się? Już lepiej, już, no, już powietrze trochę. Agacie nie udało się zaproponować żadnej koncepcji. Ale serio, teraz jej współczuję, bo gdybym ja był na granicy zemdlenia, jeszcze musiałbym siedzieć w jakiejś dusznej piwnicy i później wychodzić z tej piwnicy w jakichś ciemnych schodach, to bym chyba podwójnie zemdlał. Pytanie tylko, czy to brak umiejętności, czy wynik patrzenia na ręce. Ej, ale co to jest w ogóle za zemdlenie, jak ona teraz stoi i szluga pali? Co to ma być? Przed chwileczką zrobiłaś cyrk. Może i zrobiłam, każdy ma prawo do swoich emocji. Pozostawiłaś klienta siedzącego na fotelu i palisz sobie papierosa na zewnątrz, a źle się przed chwileczką czułaś, bo ci brakowało powietrza. Okej, czyli nie tylko ja to zauważyłem. Żenada i kłamstwo, oszustwo, nie lubię czegoś takiego. Ja pomagam ludziom, ale ludziom, którzy tego chcą, a ty tego ewidentnie nie chcesz. Bardzo słabe. Słowa Andrzeja chyba dotarły do Agaty, bo decyduje się jednak wrócić do klienta i podjąć się koloryzacji. W tym momencie się zgadzam z chłopem, mega często on podkręca i jakby robi z dupy problem, ale w tym momencie ma rację. I w tym momencie się z nim zgadzam, bo przed chwilą, może mdlenie, emocje, duszno, a teraz co? Papierosek? 7-1 jest taki najbliżej zbliżony do twojego naturalnego odcienia. Nie wierzę. Nie ma farby w salonie. No kto by się tego spodziewał? Wcale tak nie ma w każdym odcinku. Nie ma żadnego przymiaru. Dobra. Co my robimy? No problem, to nie wiem. Nie mam czym tego koloru zrobić, bo nie mam. Dobra, no to trzeba lecieć do jakiegoś papierniczego i teraz kupić, no bo skąd oni teraz wezmą farbę? Trudno, trzeba będzie plakatową jej pomalować na jakieś, nie wiem, tam na różowo. Gdzie są farby? Jak pan chce rozkręcać damskie fryzjerstwo, gdzie są farby? Agata, wiedziałaś, że przyjedziemy? Oczywiście. Tak? Kiedy zrobiłaś ostatnie zamówienie na farby? To trzeba kupować farby? Ja myślałem, że one się same w szafie pojawiają. A to moja działka jest na zamówienie na farby? A nie moja! Przepraszam, że nie przyjechałem i nie zrobiłem Agatce zamówienia na farby. Afera farbowa. Kocham, po prostu kocham. No po prostu to są dramy, po prostu, dla których ja żyję. Bo może miał to zrobić pan Mirek, który zajmuje się męskim fryzjerstwem. Bo to chyba komunikacji pomiędzy nimi nie ma w ogóle. Nie ma żadnej. Teraz proszę bardzo, Agato, weź różdżkę magiczną i wyczaruj farbę, bo masz klientkę. Masz klientkę, która może ci przynieść następnych 10-20 klientek. Nagle Agata przyznaje, że wie, skąd wziąć farby. Co to jest za w ogóle jakiś Harry Potter i Salon Tajemnic? Co to ma być w ogóle? To mają w końcu te farby, czy nie mają tych farb? Robią jakieś tajemnice? Są te farby, później nie ma tych farb, później jednak są, ale później się okazuje, że jednak nie ma, ale później się okazuje, że jednak były, ale ich wcześniej nie było, bo później były i na początku ich nie było, ale teraz już są. To mamy wycieczkę, no. Dobrze. Ile masz farb w domu? Trochę mam, no niedużo, ale trochę mam. Ale skąd szef może wiedzieć, jakie farby potrzebne? Jak szef tego nie robi, no. Ciekawe w ogóle, czy ona daleko mieszka od tego salonu, bo jeżeli oni szli tam z 30 minut, a ta klientka cały czas tam siedzi i czeka, to współczucie. Magiczna walizka? Magiczna. Dobrze, idziemy. Tymczasem do salonu zmierza kolejny gość, tym razem płci męskiej. Dzień dobry. Chciałbym zmienić swoją fryzurę, swój imidż w ogóle, dostać na zmiany, planuję na krótko. I czy pomożecie mi w tej? Nie, nie pomożemy. Do widzenia. Na pewno pomożemy. Tylko kwestia do kogo? Do mnie czy do szefa? Obojętnie, obojętnie. A kto jest lepszy? Wiadomo, że szef większy, starszy. No to może.
szef za bardzo nie wygląda, jakby chciał się zająć tym klientem. To ja ten, to może ja wybiorę, co? Nie ma problemu. Zobaczymy, Mona, jak tutaj sobie działasz, dobra. Tak? No co, przechodzimy do strzyżenia. Włosy są trochę długie? Same krótkie. Czy... A jak pani myśli? Z kucyczek. Co kucyczek? Proszę bardzo. Proszę mnie zostawić w spokoju. Ja tu siedzę i się nigdzie nie ruszam. I wszystko mniej więcej tutaj dobra. Przycinamy troszkę? Tak, tak, tak. Nawet na łyso może. Na łyso. Gato, tu odkładam. Skąd wzięliście panie? Takiej odpowiedzi chyba się Andrzej nie spodziewał. Tymczasem Ola stara się zaprezentować jak najlepiej. Ej! Czemu ona mu suszy włosy? Przecież on przyszedł i powiedział, że chce na krótko, żeby go obciąć na krótko. No to nie można wziąć od razu maszynki... Tylko... najpierw trzeba suszyć. O co chodzi w ogóle? To bardzo ładnie. Naprawdę. Myślę, że dobry na rybę. Mitku, mogę na sekundę poprosić? Uuuuj, jaki syfek. Nie, że coś, ale pani Madzia Gesser w kuchennych to by kazała coś takiego komuś zjeść. Bo przyznaję, że dość osobliwa wydaje mi się zawartość tej szafy. Mhm. Tu mamy jedzenie, tu mamy torebkę, tam mamy kawę, herbatę, tu mamy farby. Nie wiem, jakim cudem to się tutaj znalazło. Tak samo nie wiem, skąd ta bułka się wzięła. Ja jestem przeciwnikiem jedzenia w pracy. Jak może pracownik nie jeść w pracy? Normalnie, a czy pan żeś słyszał, żeby na przykład, nie wiem, chirurg w trakcie pracy jadł? Na przykład, nie wiem, robił operację na otwartym sercu i w międzyczasie sobie wcinał kebaba. No nie ma takich rzeczy. A przychodzi jeść do pracy czy pracować? Mam takie pytanie. Według przepisów mamy przynajmniej pół godziny konstytucyjne na posiłek. O, zaczyna się konstytucja. Ale no mówi dobrze. Dobrze. Ale mówi dobrze. Ale tak, konstytucja też inne rzeczy dla mnie zapewnia, żeby pracownik coś dał od siebie, a nie korzystał tylko z przepisów konstytucyjnych. Ale co pracownik ma dać od siebie, proszę bardzo? Zatwerkować w ramach tatu? Ale szefie, ja na przykład nie potrafię jeść. To nie jest przepis konstytucyjny, to jest prawo człowieka do funkcjonowania. I to są podstawowe potrzeby fizjologiczne, więc niech mnie pan nie denerwuje. Nie zabraniam. Nie zabraniam absolutnie. Bo pan się kompromituje w tej chwili. Jasne. Totalnie. Bardzo, bardzo. Na całej linii. Dobrze, no. Ej. Bo tu się teraz robi jakaś po prostu z dupy awantura. Przecież było powiedziane, albo mi się coś przysłyszało, że mają pół godziny przerwy na zjedzenie. No to proszę bardzo, o co chodzi? Przecież tutaj można sobie zjeść. Przecież, no co mają jeść, obcinając włosy, żeby, nie wiem, nakruszyć komuś i powiedzieć, że to jest odżywka. No wiadomo, napić się w pracy, no to powinno być dozwolone kiedykolwiek, ale, nie wiem. I nic tu po mnie. Agato, zawołaj mnie, proszę cię, przepraszam, że podnoszę głos. Tu ludzie nie będą chcieli pracować. Żeby dostać coś od drugiego człowieka, to trzeba go najpierw szanować. Mirek, który ciągle pracuje i prawie ze swojej piwnicy nie wychodzi do ludzi, chyba zapomniał o takich podstawowych zasadach. Tymczasem dziewczyny dzielnie pracują. Taki barbershop typowy, to mi się marzy. A mi się na przykład marzy taki dobry kotlet mielony z buraczkami. Właśnie. No, to ja bym chętnie tam. Czy kiedyś ktoś ci pokazywał, w jaki sposób się... Jak brody prawidłowo się strzyc? Nie. To nie rób tego. Nie robisz. W ogóle. Dobra. Czy ty jesteś zadowolona z pracy, którą wykonałaś? Mi się podoba. Pracujesz fajnie. Masz kontakt z klientem? Ej, on wygląda jak Bardenga. Taki wiking. Może powinni zrobić jakąś współpracę barterową z Sylwestrem Bardengą. Ej, serio. Albo go zaprosić na koniec odcinka jako tego. Jako gościa specjalnego. Jak ci się pracowało z naszą fryzjerką? Bardzo przyjemnie mi się pracowało. Wrócisz do niej? Tak, myślę, że tak. Bardzo dziękuję. Zapraszam cię na jutro. Bo jutro zrobimy ci prawdziwe, barberskie trymowanie i pielęgnację całej brody. Ej, ale on chciał na krótko. Przyszedł, powiedział, że chce metamorfozę.
A wyszedł jako wiking. No coś poszło nie tak. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję również. Dzięki. To sukces. A jak radzi sobie Agata? Efekty jej pracy oceni też Tomek, który już ochłonął. To jest koniec już, tak? Tak. Okej. Okay. Koloryzacja jest pod każdym względem zła. Aha, czyli to już było farbowanie. Ja nie zauważyłem. Naprawdę? A ona chciała blond. A jak była ruda, tak jest ruda. Co ty uważasz na temat tego? Ja bym stąd, ojej, uciekła teraz najchętniej po prostu. Taksówkę i do domu. To zamawiaj se pani Bolta i uciekaj. Ciekawe, czy są Bolty w Białymstoku. Nie no, na pewno są. Sombre po białostocku. Ciebie klientki przyjmują w domu? Przyzwyczaiłaś się do swoich klientek stałych? Robisz od wielu lat to samo? Nie szkolisz się? Nie rozwijasz? Jest mi przykro. Bardzo dziękuję, zapraszam cię na jutro. Typowa metamorfoza w ostrym cięciu. Przychodzisz jak ta lala, a wychodzisz jak nocna Mara. Krótko reasumując fakty, które zastaliśmy. Na tej podstawie nie da się zbudować fryzjerstwa damskiego, bo ani ty temu nie służysz, ani Agata temu nie służy. Nie masz pojęcia o tym, w jaki sposób zweryfikować usługę damskiego fryzjerstwa. Czy ona jest dobra, czy ona jest zła. Chodzisz po omacku, jak dziecko we mgle. Damskiego fryzjerstwa w tym salonie nie będzie. No to przykro mi białostoczanki. Dajcie o sobie znać w komentarzach oczywiście. Będziecie chodzić zarośnięte. Musimy wrócić do tego, od czego zaczynałeś, czyli męskie fryzjerstwo i praca wyłącznie z mężczyznami. Ola, co do ciebie, masz w swoim salonie prawdziwy diament, który trzeba oszlifować. Pierwszy raz słyszałam takie słowa. Ola, ale to są słowa z mojego serca. Ten biznes jak żaden inny jest oparty na ludziach i to musisz zrozumieć. Nie wierzę. Pierwszy raz coś pochwalili. No też i zjechali, wiadomo, ale też i pochwalili. Mirek, konkretne pytanie. Czy chcesz, żeby Agata pracowała z wami? Agata, dasz sobie radę w fryzjerstwie męskim? Czy ty masz czas, żeby ją tego męskiego nauczyć? Tak. A co z twoim prywatnym życiem? Nie, tak go nie. O nie, no nie żartuj sobie. O, to chcesz jeszcze bardziej zrezygnować, żeby nauczyć Agatę? Muszę taką decyzję bierze, żeby się podjąć. Ale ty musisz podjąć decyzję. Nie wiem, czy potrafię. Pozostawiam was tutaj, dzisiaj, wy pomiędzy sobą. Macie podjąć decyzję, wy w dwójkę. Szkoda mi się teraz zrobiło pana Mirka, bo naprawdę wydaje się taki sympatyczny, nieszkodliwy, a tutaj takie ten, trudne decyzje przed nim, no bo wiecie, to nie jest łatwe, jak się współpracuje z kimś 20 tam ile lat, było dużo, powiedzieć komuś nagle teraz, wiesz co, won, nara, zwalniam cię, do widzenia, pa. Bardzo ciężka decyzja naprawdę do podjęcia. Panie Mirku, no na razie ja z chęcią na tym męskim popracuję, no. Nie wierzę, że ty przestawisz się całkowicie na męskim. Ja się nie przestawię, no ja właśnie. I tak będę pracować sobie w damskim. Myślę, że nasza współpraca jednak nie ułoży się. No się pożegnamy w takim razie, no. Zwolnij go, nie. Dlaczego? Lepiej podjąć teraz taką decyzję, niż całkowicie zakład zamknąć. Dzięki. Jeszcze raz. Może to taki kop właśnie w dupę, żeby szukać gdzieś wyżej, sięgać wyżej po prostu, a nie w osiedlowym saloniku. Zwolniona już od razu. Ego top moment. Ale sobie, może i ma rację, no bo co? Całe życie sieć w jednym miejscu, no trzeba się rozwijać, trzeba iść do przodu. Więc może i ma rację, kobita. A teraz... Fajna chwila, bo... No, emocjonująca chwila. No, witam. Serdecznie. Ciekawi, jak wygląda salon? Tak, jesteśmy ciekawi. Pokazuj to nam. Oczywiście, że tak. Chodźcie. Gotowi? Gotowi. Ta-da! Ale fajnie jest. Nie dochodzi to wszystko do mnie, ale jestem naprawdę w wielkim szoku. Ale bardzo ładnie brzmi. Ja ten zakład jest dwa razy większy. O, serio, jest bardzo ładnie. Naprawdę jest bardzo ładnie.
tak nowocześnie, jasno, serio, bardzo spoko. Tak trochę nabrało życia. Do salonu wracają więc modele, których wczorajsze fryzury były niedokończone albo nieudane. Okej, okay. Mamy pierwszego modela i mamy zepsute włosy przez panią Agatę, której już z nami nie ma. Czujemy się w obowiązku poprawienia tych włosów, mimo że salon będzie salonem już typowo męskim. Nie na co dzień. Stricte nie zajmuje się męskim fryzjerstwem. Dlatego w tej chwili zaprosimy no jednego z czołowych barberów polskich. Oj, weźcie chłopaki, już tam nie trzeba mnie aż tak ładnie zapowiadać. Oj, weźcie, już tam przestań. No, naprawdę już... No tak, wiem, że to nie o mnie. Raczej Lady Barber, Marlenę Grześnik. Marlena Grześnik. Marleno, poznaj Olga. Witam serdecznie, Olu, Marlena. Mirek. Cześć Mirku, Marlena, witam was wszystkich. Marlena, oni potrzebują nowości, a przede wszystkim tego wszystkiego, czego nauczyła się w największych akademiach na świecie pod względem barberingu. A gdzie są największe akademie na świecie pod względem barberingu? Akademia w Hogwarcie? Pokażę wam jak w prawidłowy sposób trymować i usuwać włosy. Pierwsze co robimy? Szerokim grzebieniem dobrze wyczesujemy sobie ten zarost. Obserwujemy go, co się dzieje, nie? Z włosem. Z góry w dół. Mhm. Czeszemy. No, to teraz wy powtarzacie. Zmieniamy się. Chcecie spróbować? Pewnie. Irek? Ola? Nie. Bardzo proszę. Sądzę, że tutaj potrzebujemy jeszcze. Bardzo dobrze. Olu, ja chcę ci pokazać też, w jaki sposób pięknie można spowodować tak zwane cieniowanie. Bardzo fajnie. Teraz zaatakuj jeszcze trochę prawą stronę. Tu z góry i będzie super. No. Okej, okay. Masz jakby robotę zrobioną. Good job. Też zrobił porządek z tą częścią. Jasne. Nie wiem, czy użyć trymera. Wiecie, ja tam nie chcę komentować i ja się nie chcę wpierdzielać z butami do czyjegoś życia. Ale moim zdaniem chłop wygląda cały czas tak samo jak wcześniej. Czy później odważnie użyć brzytwy, no ale z tą brzytwą to tak podpowiem właśnie. Podpowiem ci, dzięki. Co jest fajnego i zamiennego. Taki fajny sprzęt, pomocnik, zwany shaverem. Widzicie? Mhm. Niepotrzebne włosy znikają. W zabiegu fajnie jest sobie dobrze wyczesać kartaczem, choćby nawet z tego względu, żeby te włosy, ścinki, które pozostały, móc ładnie usunąć. I to, co lubię najbardziej, czyli siwy dym. Słuchajcie, po goleniu właściwości kojące, antyseptyczne. Przepraszam bardzo, może jestem jakiś głupi ze wsi, to wiadomo, ale ja nie jestem w stanie uwierzyć, jak jakieś latanie po prostu szczotą po gębie działa kojąco. Jakby naprawdę, to jest nie na mój mózg. No i co? Gotowe. Model prezentuje się teraz zdecydowanie lepiej. A moim kontrowersyjnym zdaniem wcześniej wyglądał lepiej. Teraz, no może broda teraz lepiej wygląda. Okej, okay, ale włosy? Stylowo i z charakterem. Jak się czujesz? Jak po dzisiejszym dniu? Bardzo komfortowo się czułem. Fryzura myślę, że oddaje mnie. Jestem zaszokowany i podekscytowany tym, jak bardzo trzeba pielęgnować brodę i jak do niej podchodzić. Dobra, chłop zadowolony, więc się nie czepią, bo to jego łeb, nie mój. Mój łeb jest w spokoju. Ale z drugiej strony, zawsze u fryzjera mówimy, że nie no, super, mega, nie no, podoba mi się, co ty, nie no, naprawdę jest super. A w głowie sobie myślimy, że Boże, moje włosy, to on mi zrobił. I tego wam życzymy, żeby tacy klienci przychodzili i z takim zdaniem od was wychodzili. Oczekujemy na tym. Bo to potem serducho samo rośnie. Tak. Samo wielko serducho rośnie, jak klient mówi takie rzeczy. To oczywiście nie koniec naszych przygód fryzjerskich. Bo oczywiście mamy kolejną niespodziankę. Specjalnie na naszą prośbę Marlena zaprezentuje wam w tej chwili szyk pterodaktyla. Na modelu całą kompleksową usługę od A do Z. Kompleksowa usługa. Czyli tak jak to się odbywa na bogato. Na co dzień u nich w pracy, na bogato. Bawcie się dobrze, a my wracamy do włosów, którymi zajmujemy się u naszej klientki. A ona jeszcze tam siedzi, o Jezu. Jeżeli kiedykolwiek w życiu poczuliście się bezużyteczni, zapomniani, przypomnijcie sobie ten moment. Bardziej zagramy tutaj mocniejszą, wyrysowaną fryzurą, ale krótką po bokach. Klimat brudki, koziej zostaje.
Okej, okay. I teraz ostrze w dół, delikatnie. I znowu następne miejsce. No i teraz ten ruch. Brzytwa leci w tę stronę. Olejek wcieramy dobrze, wkładając w ten sposób paluszki i też aplikując jakby odrobinę na skórę. A, to easy. Nie, to damy ra... Nie, Nie, to bez problemu. Jak widzicie, oto efekt końcowy mojej pracy. Jak wam się podoba? Rewelacja. Cieszę się. A ty jak się czujesz w nowym wydaniu? Bardzo dobrze. Jak widać, dobre strzyżenie i pielęgnacja zarostu potrafi odmienić męskie oblicze. Tymczasem Andrzej kończy już fryzurę modelki, a Ola pilnie śledzi jego działania. Zapytam modelki, jak się czuje w tym kolorze. Wspaniale się czuję. W końcu przyszłam metamorfozy, wychodzę stąd zupełnie nową fryzurą, zupełnie nową energią. Ale naprawdę mega spokojnie zrobił ten kolor. No, moim zdaniem wygląda to spoko. I o to mi chodziło. Ta przemiana pokazuje, jak ważny jest dobrze dobrany kolor, o świetnym cięciu nie wspominając. Teraz ostatnia rzecz, która się powinna zadziać w dzisiejszym dniu, czyli zmianą waszego wizerunku. I od tego zaczniemy. Gotowi? Gotowi. Ale u nich nie ma co zmieniać, oni wyglądają spoko. Dobrze, no to działamy. Na pierwszy ogień idzie Mirek, który wyraźnie odmłodniał w nowym wydaniu. Nic się nie zmieniło. Ale no, w sumie może troszkę. Moja nowa fryzura bardzo mi się podoba z tego względu, że mam bardzo ciężkie włosy do strzyżenia. Na moich się nie jedna osoba wyłożyła. Czas na damskie cięcie. Oraz oczywiście nowy kolor dawną, niepozorną dziewczynę zastąpiła prawdziwa gwiazda. Nowa fryzura daje tu pewność siebie i ten taki pazur, czego brakowało. Okej, wygląda fajnie. Ale wcześniej, moim zdaniem, też tragedii nie było. No nie ukrywam, że jestem zdenerwowany. Oczywiście pracujemy razem. Nie, szef pracuje. Macie na cały kompleks 40 minut. Ola, jak mam z czasem? Nie wiem, czy on zdąży. Przed Mirkiem i Olą teraz ostatni test. Wizyta gościa specjalnego. 125 dzień czekania, aż gościem specjalnym będę ja. Do Białegostoku zmierza Rafał Maślak, jeden z najprzystojniejszych polskich mężczyzn. No halo, przepraszam bardzo, ale ja też tutaj jestem. Jakby, nie, no dobra, żartuję. Zdobywca tytułu Mistera Polski w 2014 roku. Ja tam też zdobyłem kiedyś tytuł Mistera Polski i jakoś nie muszę się tym chwalić w telewizorni. Nie wierzycie? Ja kiedyś wygrałem po prostu tytuł Mistera wsi lubelskiej. Tak serio, to nie. Bo gdyby był taki konkurs, to od razu bym go wygrał. Bloger i model, ikona stylu i elegancji. Zawsze nienagannie ubrany i uczesany. Wie, co znaczą wysokie standardy. Jawisz się jako postać, która jest sympatyczna, uśmiechnięta, ale to nie znaczy, że ty nie jesteś wymagający. Jeżeli chodzi o włosy, w mojej pracy jest to bardzo istotne i jeżeli coś pójdzie nie tak, to naprawdę później to się odbija źle na wizerunku. Rafale, jakie emocje ci towarzyszą? Strach. Przecież on zaraz może wyjść łysy. No nie ukrywam, że jestem zdenerwowany. Każda wizyta u nowego fryzjera jest naprawdę dla mnie stresująca. A co dopiero ma powiedzieć Mirek, dla którego ta wizyta to będzie zawodowe być albo nie być? Chcę wam kogoś przedstawić, przyprowadziłem. To jest Rafał, poznajcie, Rafał będzie od jutra tutaj sprzątać, znaczy będzie go czesać. Kogoś. Dzień dobry. Dzień dobry. Rafał Maślak, model. Proszę. Rafał Maślak. Mister Polski. Walczycie o rekomendację Rafała. Oczywiście, pracujemy razem. Nie, szef pracuje. No to będzie ostro. My znikamy, nas tutaj nie będzie. Powodzenia. Zapraszam, trzeba się zaraz rozebrać, zaraz pomożemy schować kurtkę. Spytam się tak, kiedy ostatnio one były strzyżone i jaką długość chcesz uzyskać? Jakoś tam w grudniu po południu i najchętniej to bym chciał takie fale, takie blond fale loki, coś takiego na wzór pani Madzi Gesser, poproszę. To znaczy ja bym chciał je odświeżyć troszeczkę, tak, dokładnie, troszeczkę boki przystrzyc, trochę zarost poprawić. Macie na cały kompleks 40 minut. No trochę mało czasu mamy, tylko... Musimy się sprężyć. To obecność Rafała w tym salonie to pierwszy krok, w którym Mirek może sprawdzić, czy jego salon jest gotowy na przyjęcie takich klientów. Dobra.
ale to jest salon w Białymstoku. Tu nie będzie codziennie przychodziła Lady Gaga, Justin Bieber czy inna Mariah Carey. Tylko pan Wiesław z bloku obok i pan Staszek, który pracuje na stacji benzynowej obok. Mam świra, jeżeli chodzi o włosy, bo to naprawdę dla mnie bardzo ważne i kontrakty też mnie zobowiązują do tego, żeby te zmiany nie były zbyt drastyczne. Nawet może to się odbić na karach finansowych. No to zapłacisz. Wyglądasz, jakby cię było stać. No, tylko takich informacji jeszcze Mirek potrzebował. Jakieś kawy mógłbym się napić? Jasne, nie ma problemu. Nie za ciasno, nie uduszę? Nie, jest okej. Przepraszam, a ja niestety nie mam mleczka. Czy by mogło być bez mleczka? Nie. Pan Mirosław nadal nie jest przygotowany do tego, żeby u niego w salonie się piło kawę. Jezus, jeszcze z mlekiem? No, a wiecie, teraz kosztuje mleko? Dużo. Proszę się nie obawiać, te pierwsze takie cięcie to będzie naprawdę takie delikatne. To żeby nie za krótko. Nie, nie, spokojnie. Na bardziej takie odważne fryzury decydujemy się dopiero po wspólnej naradzie. Czy nie masz wrażenia, Tomek, że on robi to tak bardzo wszystko ostrożnie? Naprawdę staram się jak najmniej, żeby tylko to, co wiesz, masz. Ale też, żebym zauważył jakąś różnicę. Nie, no zauważysz. Jak się dobrze tam poprzyglądasz, to zauważysz. Jak będziesz tam lusterkiem polatasz, to coś tam znajdziesz. Zupełnie stracił rachubę czas. A 40 minut na zarost i fryzurę to trochę mało, nie? Mało, mało, mało. Idę mu o tym przypomnieć. Słuchajcie, naprawdę zostało wam tylko 15 minut. Zastanawiam się zawsze, gdzie oni siedzą i komentują. Bo to jest zawsze jakieś pomieszczenie. Czy oni to oglądają w kiblu? No jak mamy z czasem? Przecież jest jakieś 8 minut. I nie wiem, czy on zdąży. Ja to podniosę w ogóle do góry. Dobrze, dobrze, Ola. Nie o to chodzi. Bardzo byłem ciekaw zachowania Olki w całej tej sytuacji. Powiem ci, że wiedziałem, obstawiałem, że prędzej czy później się wyrwie i będzie chciała zrobić to po swojemu. No to chyba dobrze, że coś podpowiada, a nie tylko stoi i się gapi. Nie zróbmy tego jakiegoś tapira z tego, absolutnie. To musi być naturalne. No delikatnie chcę zaraz. Ola, nie tapi, proszę cię. Olka to jest niezłe źródło. Z niej będzie kiedyś dobry fachowiec. Myślę, że tak. Czas nieubłaganie ucieka. Fryzura powstaje już na cztery ręce. Ja jestem pełen obaw tego, czy Rafałowi się to będzie podobać. No tak mu się nie podoba. To się zmieni, ja pierdzielę. To są włosy. To nie są zęby. Wróćmy to, proszę. Przerywamy. Miałeś 40 minut czasu. To jest bardzo dużo. Nie przedłużajmy i niech się dzieje. Gotowy? Jedziemy. O Boże! Przecież ja wyglądam jak jakiś rezerwowy. W tej ligi piłki nożnej. No muszę przyznać, że myślałem, że będzie krócej, ale... Ale jest okej, fryzura też jest okej. Niemożliwe, powiedział, że mu się podoba. Ja! Nie! Takie rzeczy się nie zdarzają w tym programie. Albo zdarzają, ale mega rzadko. Jestem na tak. Tak, to znaczy, że dostałeś rekomendację. Ta pozytywna opinia Rafała, ja się z nią zgadzam. Powiem tak, jak będę w Białymstoku, to na pewno jeszcze zajadę tutaj na brodę. Jeszcze dam znać. Reasumując, nie przyjdę. Zapraszam i masz u mnie usługę gratis. Dzięki. I to jest pierwsza taka marketingowa decyzja, która mi się wreszcie podoba, Mirek. To o to chodzi. Zrobił to bardzo dobrze. Widać, że ma fach w ręku. Pomimo tego stresu dał radę. O, ale miło, ale wholesome odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Kończymy dzisiaj wyjątkowo happy endem. Nie zapomnijcie o łapce w górze, subiku, dzwonku by się na mojego hika.pl. No i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do następnego, pa, pa, pa.